Teodora II przyszła na świat około roku 800. Miejscem jej urodzenia była Paflagonia w Małej Azji. Jej rodzicami byli Myrnus i Teoktysta. Kiedy wybuchło prześladowanie obrazów i relikwii świętych, które rozpoczął cesarz Leon III, Izurejczyk, a prowadził dalej z nie mniejszym okrucieństwem i bezwzględnością Leon V, Kopronim i Leon VI, Armeńczyk, rodzice Teodory pozostali wierni. Niemniej żarliwym czcicielem i obrońcą obrazów i relikwii świętych była Teodora. W roku 826 umarł cesarz Mikołaj II, a rządy po nim objął jego syn, Teofil. Ten wziął sobie za małżonkę Teodorę. Rządy Teofila należały do najboleśniejszych dla Kościoła. Nowy cesarz był bowiem zagorzałym zwolennikiem obrazoburców. Odsunął zupełnie swoją małżonkę od rządów i zlecił jej opiekę nad dziećmi, których miał 7. Najmłodszy z nich, Michał, był upatrzony na następcę tronu. Dnia 20 stycznia 842 roku zmarł cesarz Teofil. W zastępstwie 3-letniego Michała rządy w charakterze regentki objęła jego matka, Teodora. Wykorzystała skwapliwie okazję, by dekretem odwołać prześladowania świętych wizerunków i relikwii. Prawowici biskupi zostali odwołani z wygnania, otworzyły się więzienia. Zwolennika herezji ikonoklazmu, patriarchę Konstantynopola Jana, Teodora zwolniła z urzędu, a na jego miejsce mianowała świętego Metodego, po jego zaś śmierci świętego Ignacego. Dla pozyskania dla wiary Bułgarów zwolniła ich najprzedniejszych jeńców wojennych, a innych wymieniła za jeńców bizantyńskich. W roku 843 zwołała do Konstantynopola synod, który potwierdził dekrety Soboru Nicejskiego II i potępił herezję obrazoborców. Na pamiątkę zakończenia wielu lat prześladowań obrazów i relikwii Teodora ustanowiła osobne święto ortodoksji, czyli prawowierności, które miało być odtąd obchodzone w każdą pierwszą niedzielę Wielkiego Postu. Może dziwić, że cesarzowa regentka decydowała o sprawach czysto kościelnych, jak na przykład o nominacjach na stanowiska kościelne, czy w sprawach dotyczących synodu. Takie jednak były zwyczaje w państwie wschodniorzymskim, a cesarzowie, decydując o sprawach kościelnych, uważani byli za stróżów i opiekunów kościoła. Ostatnie lata były dla Teodory prawdziwym męczeństwem. Kiedy do władzy doszedł jej syn Michał, okazał się człowiekiem bezwolnym. Rządził nim wuj cesarski, Bardas. Skazał on Teodorę na przymusowy pobyt w klasztorze, a sam objął niepodzielne rządy. Papież święty Mikołaj I napisał do niej pokrzepiający list. Odeszła po nagrodę do Pana 11 lutego 867 roku. W tym samym czasie powołany został do wieczności jej syn, Michał Opilca. Módlmy się. Ześlij nam, Boże, ducha mądrości i miłości, którymi napełniłeś swoją służebnicę, świętą Teodorę cesarzową, abyśmy wiernie Ci służąc, za jej wzorem, podobali się Tobie przez wiarę i uczynki. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Kyrie eleison, Christe.